super. Pomimo chłodu, wolontariusze z uśmiechem na twarzy przemierzali ulicę Polkowic. Dobrze, ale zimno. Większość jest monet. Jest bardzo fajnie, ludzie bardzo chętnie wrzucają, niektórzy nawet całkiem duże sumy, także jest bardzo miło. Zbieram pieniądze po raz drugi już i mam ich bardzo dużo już w swojej puszce. Tak nadzieję, już widzę już dychy. Bardzo dobrze się zbiera, ludzie są mili. No dobrze przebiega zbierka, dużo pieniędzy wrzucają. Z chęcią wspierają WOŚP. Wierzę głęboko, że znów Polkowiczanie okażą się bardzo szczodrzy i otworzą swoje serca, tym razem dla osób, które są poszkodowane sepsą. Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom za udział w tegorocznej orkiestrze. To wielka akcja, wspólnie możemy zrealizować szczytny cel i wspólnie niech polkowicka wspólnota to z całego serca okaże. Co roku tam wrzucam ile mogę i koniec. W kinie były występy artystyczne i koncerty. W atelier na rynku zorganizowano kiermasz ubrań, książek i ciast. W polkowickiej odsłonie orkiestry nie zabrakło też strażaków ochotników. Jak zawsze straż jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przyjechały 4 OSP, 3 przyjechały jednymi samochodami, OSP sobie przyjechało wszystkim. Jest siła, jest moc. Z impetem na polkowicki rynek zajechali motocykliści. Trzeba wspierać, pomagać. Bardzo dobry cel, bardzo dobra to jest akcja. Trzeba popierać takie akcje i być cały czas z nimi. Tradycyjnie w polkowickiej przychodni można było honorowo oddać krew. Chętnych nie brakowało. Frekwencja bardzo fajnie nam dopisuje. Na chwilę obecną mamy już około 60 osób zarejestrowanych i ciągle ludzie się schodzą, że tak powiem. Dzisiaj no jest szczytny cel, więc no warto przyjść i oddać, prawda? Pomagamy wszyscy, staramy się jak możemy. Więc nawet w taki sposób jak dzisiaj, oddając krew, możemy komuś pomóc, tak? W sumie podczas akcji w przychodni zebrano ponad 25 litrów krwi. To więcej niż rok temu. Inni zagrali z orkiestrą, biegnąc ulicami Polkowic. Super! Pięknie! Tam, gdzie możemy, udzielamy się charytatywnie. Robimy to od zawsze i mam nadzieję, że zawsze robić to będziemy. Było bardzo sympatycznie, bardzo wolne tempo. Tempo dostosowane do każdego, dla każdego. Było wesoło, integracyjnie i tak dzisiaj miało być. Polkowiczanie okazali wielkie serca, pobijając zeszłoroczny rekord. Tylko podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 87 682 zł i 27 groszy, a trwają jeszcze aukcje internetowe. W ubiegłym roku zebrano ponad 51 tysięcy złotych. Niedzielną akcją zakończyło tradycyjne światełko do nieba w wyjątkowo widowiskowej oprawie. I machamy pięknie tymi ogniami. I bujamy się. Myśl o wieczorze, nie mogę uciekać. Nie, miła gra mnie. Jednym cudnie, jednym też zdrowie.